Na życiu trzeba się znać. Cześć, Irka. Szczepan! Co, Irka? Szczepan, dziękuję ci, chłopie. Zawsze tak marzyłam. A co się stało, Irka? Cześć, cię oszalała tyle lat po kontrakcie ślubnym. Szczepan! Przestań. Co ci dopiero niespodzianka po tylu latach, Szczepan? No kurczę, co, że przyszłem wcześniej do domu? No Bałtyk jest w remoncie, to czym z kolegami nie mógł siedzieć. No ale zobacz w kuchni, jaka niespodzianka, Szczepan! Jaka niespodzianka? Gdzie? A rzeczywiście, kurczę, Irka, w zlewie nie capił na talerze ani jednej obśmienionej szklanki, żadnych słoich podziemek. Ty, Irka, czy nas ktoś okradł? Szczepan, nic nie mów, siadaj sobie, masz tu gazetkę, a masz tu, o proszę bardzo, o masz. No przecież jest gazeta z zeszłego tygodnia, weź to. No co chcesz, no na przyszły tydzień jeszcze nie było, patrz, aż tu, halo, piękna pani, masz tu kawkę, a czekaj, na razie to ci z pinką zawieszam. No co ty jest za bryja jakaś, nie? No co ty szczepłeś, to kawa muzynek. No ale czekaj, cię mu w puszce po groszku, no. Gdzieś cię oszalało. Szczepan, za chwilę dostaniesz. Słuchaj, szczepłeś, dzisiaj rano ktoś zapukał. No, kumornik. Nie. Ja otwieram, bo no. Znalazłam drzwi. A tu przywieźli ze sklepu mój dom maszyn, która wyprowadzi nas z mroku średniowiecza. I teraz już wiem. Nie odwracaj głowy. Teraz już wiem, nie masz się co wstydzić. Ja wiem, nie chodziłeś do Bałtyka z kolegami, bo oszczędzałeś. O mój Szczepanie! O kurczę! Irka, powiem ci, to miała być rzeczywiście niespodzianka. I za wcześnie przywieźli to prezent na dwudziestolecie naszego kubinatu, żebyś się nie urabiała po łokcie z tą kijanką przy zlewie. Oj, nie przejmuj się, Szczepan. Przywieźli wcześniej. Zamontowali i będziemy mieli więcej czasu dla siebie. Zapal sobie tę świetną świeczkę. Odświętną, nie oświętną, tylko odświętną. No. A ja odpalę uroczyście naszego po prostu prowadziciela cywilizacji. No, czekaj, nastawię program na bardzo brudne. Nasypię zwykłego proszku i ciach! O widzisz, teraz się włączył program pobierania wody. Ona zasysa z sieci miejskiej wodę, jak się cała napełni, patrz jak cichutko bulgocie, jak wszędzie przyjemnie. My coś siedzimy, a maszyna Poczekaj! Irka, stop! Kurczę, no dlaczego ty mieliś nasze naczynia kuchenne? No czyś ty zgłupiała? Ja cię kręcę, coś ty narobiła. Jejku, nie! Wszystko zrobiłam tak, jak kazałam Marciniakowa. Marciniakowa! Najpierw, że powkładała talerzyki, potem szklaneczki, na końcu nożyk. I tu do bicia piany. Kobieto, to przecież nie jest zmywarka do naczyń, tylko pralka. Kobieto, no! A to nie to samo? Powyciągaj mi ten szklany złom z pralki, już! Można wirować i zaniosę na strych. Napijesz się kawy? To murzynek. Napijesz się kawy. Mało, że w puszce po groszku, to nawet nie ma czym zamieszać, bo żeś zmieliła wszystkie łyżki, talerze. Szczepan, masz tu łyżkę. Irka, przecież to jest łyżka do butów. Weź mi to. To co, może ci przeleję kawę do buta?